Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez. Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich, Biblia to wciąż, Boże Słowo. Skierowane do nas z głębi jego serca, posłuchaj dziś tych słów. Zamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda, lecz roztropny mąż umie jej naczerpać. No, w każdym kryzysie życia, nie tylko kryzysie, staraj się patrzeć do swojego wnętrza. Twoje wnętrze jest niczym studnia, z której możesz czerpać Bożą radę i prowadzenie, a modlitwa innymi językami jest niczym wiadro, które spuszczasz w dół i krok po kroku wydobywasz na powierzchnię jego poradę czy prowadzenie. No, wiadro po wiadrze i zrozumienie tego, co Bóg chce, abyś zrobił, bądź tego, co nie chce, abyś zrobił, będzie po prostu powstawało w tobie i przekazywało zrozumienie twojemu umysłowi. I pomyśl, dlatego apostoł Paweł wie, że powiedział, że kto mówi językami, niechaj modli się o dar ich wykładania. Chodzi o nasze osobiste życie również, ponieważ powiedział również, że kto językami mówi, nie do ludzi mówi, lecz do Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha, z inspiracji ducha, rzeczy tajemne wygłasza, czyli wypowiada Boże plany i zamiary, jakie Bóg ma dla jego osobistego życia. Więc bez względu na to, przez co przechodzisz dziś, to prowadzenie i rozwiązanie, ono przyjdzie z twojego wnętrza. Stamtąd powstanie mądrość i zrozumienie tego, co Bóg chce, co jest Jego wolą dla ciebie, tą dobrą, miłą i doskonałą. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.